Czy wiesz o tym, że są włączniki, które nie wymagają ładowania, nie mają baterii, a działają i współpracują z lampami bezprzewodowo? No właśnie, w tym odcinku pokażę Ci, jak to wygląda, jak to współpracuje z danymi lampami, na jakiej zasadzie, więc jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej, zapraszam, oglądaj ten odcinek koniecznie. Tak jak mówiłem, mam przed sobą włączniki bezprzewodowe, które nie potrzebują baterii, nie potrzebują ładowania. No właśnie, skąd to się bierze, to za moment, natomiast na początku zacznijmy od tego, co znajduje się w opakowaniu, co znajdziesz w pudełku danych włączników. Te włączniki są z firmy Gira. Oczywiście w pudełku znajdziesz instrukcję, gdzie krok po kroku możesz sobie zobaczyć, jak zainstalować dany włącznik, jak go zamocować do ściany. A jeżeli mówimy już o mocowaniu do ściany, no właśnie, jak to wygląda? Masz kilka rodzajów montażu. Pierwszym z nich to jest możliwość przykręcenia. Poprzez śrubki, które otrzymujesz w zestawie, możesz przykręcić na przykład do puszki standardowej taki włącznik, ponieważ z tyłu też są miejsca na to, żeby to przykręcić. Albo przykręcić, przymocować bezpośrednio do ściany za pomocą kołków rozporowych, które też tutaj są zamieszczone w pudełku, dołożone do pudełka. I co jeszcze? To jest pierwszy rodzaj montażu. Drugim rodzajem montażu to jest możliwość przyklejenia do każdej praktycznie powierzchni za pomocą takiej taśmy dwustronnej, takich kółek, które znajdziecie w opakowaniu. I teraz tak, jeżeli mocujecie na przykład do mebla albo do ściany, no to ok, wykorzystujesz tylko i wyłącznie tego typu kółka, które przyklejacie tutaj od tyłu danego włącznika i naklejacie na daną powierzchnię. Natomiast jeżeli macie na przykład szybę przeźroczystą, to tak jak tutaj widzieliście, ten włącznik z tyłu no nie będzie wyglądał ciekawie, więc jest co prawda płaska w miarę powierzchnia, ale ma tam jakieś otwory i nie zawsze to ładnie może wyglądać z drugiej strony włącznika, czyli po drugiej stronie szyby. Więc dlatego są też dodatkowe takie naklejki, można by było powiedzieć, tak jak tutaj widzicie, które naklejamy na szybę. Te naklejki też są, one są po to, żeby z tyłu właśnie nie było widać tych elementów. Ja zaraz Ci pokażę, jak to wygląda. Tutaj jest taki kolor czarny tej naklejki, więc jak nakleicie na szybę, to z tyłu będzie czarny kolor, więc musicie mieć na uwadze to, że te włączniki nie będą białe, tylko będzie właśnie ten czarny element widoczny. No jednym zastosowaniem jeszcze, jeżeli chcecie na przykład, żeby był biały kolor na takiej szybie od drugiej strony, no to musicie we własnym zakresie sobie takie białe naklejkę taką białą kupić gdzieś w jakimś sklepie. No i co? Jeżeli chodzi o to później, tutaj macie też takie, jak widać, kółka, które można, do których można przykleić właśnie te dwustronne, tą taśmę dwustronną, żeby wiedzieć, w którym miejscu przymocować później włącznik. Właściwie nie wyjechać poza dany obręb włącznika, bo to są właśnie takie ułatwienia tutaj, te kółeczka, które widzicie. No dobrze, Konrad, ale powiedz mi, jak to działa, jak to się łączy z lampami, jako że nie ma tutaj ani baterii, ani nie ma ładowania jako takiego. Już Ci mówię, tutaj te włączniki są takie mechaniczne, jak kliknięcie, wiadomo, zwykłe, tak jak domowy taki dzwonek. Natomiast ten mechanizm jest tak skonstruowany, że kliknięcie takiego mechanizmu wyzwala sygnał Bluetooth, którym łączy się właśnie ten włącznik razem z lampami. I to wszystko współpracuje w standardzie Kasambi. Co to jest Kasambi? Kasambi to jest marka, firma, która właśnie wymyśliła i produkuje komponenty, które się łączą przez właśnie Bluetooth. I wszystkie te lampy i włączniki, które chcemy sterować tak bezprzewodowo, właśnie muszą być w tym systemie, w tym standardzie Kasambi, o którym właśnie mówię. I teraz tak, jeżeli chcemy ten włącznik sobie zaprogramować, to wymaga to aplikacji. Taką aplikację pokażę Wam krok po kroku mniej więcej, jak to wygląda programowanie w innym filmie, natomiast tutaj tak ogólnie tylko zaprezentuję, jakie są najważniejsze tej możliwości tego programu. Natomiast ważne jest to, że te włączniki, które tutaj mam, one działają w dwie strony, to znaczy pojedynczy włącznik albo u dołu możemy sobie kliknąć, albo u góry. I to jest to, że tutaj w tym momencie możemy sobie włączyć, wyłączyć, u góry możemy mieć inne funkcje i to jest też bardzo, bardzo fajne. Natomiast podwójny włącznik
ma to do siebie, że możemy go tak zaprogramować, aby jeden klawisz na przykład nam ściemniał, rozjaśniał daną lampę, a drugi klawisz nam włączał, wyłączał. Albo jeżeli mamy na przykład lampy, które mamy możliwość sterowania tymi lampami, jeżeli chodzi o barwy światła i dane lampy od barwy na przykład chłodnej aż do barwy ciepłej mogą być wysterowane, to wtedy taki włącznik możemy tak zaprogramować, żeby jeden klawisz właśnie nam obsługiwał tą zmianę barwy światła, a drugi klawisz na przykład włączył, wyłączył daną lampę. Więc to jest też taka możliwość, taka opcja i to wszystko robimy właśnie w aplikacji Kasambi. Mam przed sobą lampę, dzięki której zademonstruję, pokażę Wam, jak to działa, jak to współpracuje ze sobą, jeżeli chodzi o ten standard i system Kasambi. Natomiast co jest ważne, że tutaj ta lampa ma tutaj taki podłużny element, to jest zasilacz, który jest wyposażony właśnie w te moduły Kasambi, a to możecie sobie zobaczyć i sprawdzić m.in. na takich zasilaczach. Tutaj akurat jest to opisane i pokazane na tej lampie, więc to na pewno już tutaj będzie nam współpracować i współgrać ze sobą. Ta lampa jest na 230 V, to znaczy tutaj mamy akurat do szyny trójfazowej, dzięki której możemy sobie później wysterować to i fajnie to we wnętrzu nam zagra. I już Wam pokazuję, jak to działa. Na początku musimy sparować sobie dane włączniki i przerzucić je do aplikacji. Jak to się robi? Jeżeli chcecie, żeby włączniki bezprzewodowe, takie jak te właśnie z giry, działały i współgrały, na początku musisz uruchomić program przede wszystkim, wejść w moje sieci. Ja już tutaj stworzyłem sieć domową i co? Trzeba dać więcej, żeby dodać dane włączniki. Mamy tutaj przełączniki, klikamy na przełączniki, pokazuje nam się okno i tutaj jest informacja, jak mniej więcej trzeba zrobić, żeby dodać dany włącznik. Przechodzimy dodaj przełącznik Ocean. I teraz tak, co robimy dalej? Jeżeli masz telefon na przykład przez NFC, który komunikuje się, ma tą funkcję, to można dany włącznik klikając tutaj przyłożyć do telefonu i za chwilkę powinno się nam pojawić tutaj komunikat, informacje o tym, że dany włącznik chce nam tutaj dodać, lokalizowało, że pewien włącznik już tutaj chce się połączyć. Wybieramy tylko rodzaj tego włącznika, czyli tutaj akurat mamy pojedynczy. I teraz kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, to wybrać sobie, jaki rodzaj funkcji dany włącznik ma mieć. Ten włącznik może na przykład sterować, włączać dwoma źródłami światła, albo jednym źródłem światła, ale ściemniać, rozjaśniać, albo można tym pojedynczy akurat włącznik może nam też sterować barwami światła, czyli albo ciemniejsze, albo chłodniejsze barwy możemy sobie wybierać. My wybieramy sobie opcję ze ściemnianiem na przykład, jest plus, minus i jedynka, to jest ta druga opcja. Co potem mamy? Potem mamy tutaj informacje, przełącznik zasilania na baterii mogą być aktualizowane lub odłączane po naciśnięciu dwóch przycisków ustawień jednocześnie. No takie dodatkowe informacje. Jeżeli mamy na przykład drugi przełącznik, możemy oczywiście ten przełącznik drugi dodać, ale my sobie tutaj klikamy na ten włącznik, który mamy. Możemy sobie zmienić nazwę. Można sobie tutaj informacje wszelkie tutaj sprawdzić, zmienić jeszcze dany włącznik z kołyskowego pojedynczego na podwójny i tak dalej, i tak dalej. I co teraz jest ważne? Czyli włącznik dany już mamy, tutaj dodany do danego programu, do Kasambi, aplikacji. I teraz ważne jest to, żeby znaleźć daną lampę. Więc bierzemy sobie lampę i wklikujemy sobie w szynę. Chcemy zobaczyć, czy jest tu podłączona. O, dana lampa jest włączona, bo nam tutaj świeci. O, możecie sobie zobaczyć. I sprawdzamy i wyszukujemy daną lampę właśnie w naszej aplikacji. Więc sobie też wchodzimy tutaj z powrotem wstecz i przechodzimy do urządzenia w pobliżu. O, już widzicie, podświetliło nam się na czerwono, że jakieś jedno urządzenie zostało już tutaj wykryte. Tutaj akurat Xitanium to jest właśnie ten rodzaj tej modułu, który jest wewnątrz tej lampie, więc sobie klikamy na to, dodaj do dom. To urządzenie wymaga aktualizacji oprogramowania przed dodaniem. OK. Rozpocznij aktualizację. Dane urządzenie będzie aktualizowane i zaraz poczekamy i za chwilkę się pojawi nam już to urządzenie w naszej aplikacji i będziemy mogli sobie wysterować i ściemniać, rozjaśniać tą lampą.
Także czekamy chwilkę i zaraz nam się to wszystko pojawi. Dana lampa nam się zaktualizowała, więc klikamy sobie jeszcze raz, dodaj do dom, czyli do naszego tutaj domu. I zaraz nam się tutaj wszystko zaktualizuje i pojawi. Jest łączenie, więc czekamy jeszcze chwilkę. O, już tutaj nam się pojawiło, tutaj zaznaczyło nam, że dana lampa została przyporządkowana do naszej domowej sieci. Wtedy sobie wychodzimy sobie wstecz i sobie zaraz tutaj sprawdzimy, czy faktycznie dana lampa jest tutaj u nas. Wejdziemy sobie w oprawy i dana lampa oprawa tutaj już jest. Zobaczcie, możemy sobie poprzez aplikację, klikając na nią, włączyć daną lampę. Można też, wchodząc do niej, zaraz sobie ściemniać, rozjaśniać. O, tutaj macie u dołu ten suwak taki, dzięki któremu możemy sobie tą lampę ściemnić, rozjaśnić. Tutaj wam pokażę na ręce, jak to wygląda. Nawet do takiego prawie 1% można sobie ustawić, tutaj 2%, i jedziemy maksymalnie do 100% danej oprawy. Więc to jest taka możliwość tutaj regulacji. I teraz tak, jeżeli chcemy sobie sterować tym włącznikiem, to musimy sobie wejść w dane przełączniki, dany włącznik. Wchodzimy sobie do włącznika i musimy sobie tutaj ustawić steruj sceną, steruj grupą, steruj oprawą, dajemy steruj oprawą, wybieramy sobie, jaką oprawę ma sterować dany włącznik. No okej, już jest tutaj ten, dajemy u góry gotowe. I dany włącznik powinien nam już sterować daną oprawą. Tutaj u dołu jest właśnie już pokazane steruj oprawą Xitanu. No i teraz sobie zobaczmy, czy dany włącznik będzie nam sterował daną lampą. Jest maksymalnie. Można sobie wyłączyć. Albo ściemniać, rozjaśniać. Teraz nam przyciemnia. O. Kliknięciem nam się uruchamia. Albo przytrzymujemy i nam się rozjaśnia dana lampa. Czyli ten włącznik, który mamy tutaj bezprzewodowy, wezmę go do ręki, jeszcze wam też pokażę. Jednym kliknięciem może się wyłączyć, u dołu drugim kliknięciem się włącza. Natomiast jeżeli przytrzymujemy, to możemy ściemnić bądź rozjaśnić daną lampę. O, jak zobaczycie, przyciemniła nam się do takiego prawie minimum. Natomiast kliknięciem jeszcze jednym możemy całkowicie ją wyłączyć. Więc tak funkcjonuje, tak działa. Jak sami widzicie, bezprzewodowe włączniki działają, funkcjonują. I jest to bardzo fajna opcja właśnie w miejscach, gdzie na przykład nie macie dostępu do danego włącznika, a przy łóżku na przykład nie zrobiono instalacji po to, żeby sobie włączyć, wyłączyć daną lampę, to wtedy można zastosować tego typu włącznik, przykleić go gdzieś w danym miejscu, które akurat potrzebujecie i w którym chcecie mieć sterowaną daną lampę. Dzięki wielkie za oglądnięcie tego odcinka. Mam nadzieję, że możliwości, które Ci pokazałem, trochę pomogą Ci w projektowaniu, w wyposażaniu swojego domu. Jeżeli podobał Ci się odcinek, zostaw koniecznie tutaj lajka, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał i napisz w komentarzu, czego jeszcze ciekawego chciałbyś się dowiedzieć na temat oświetlenia, na temat szynoprzewodów. Chętnie odpowiem, chętnie dowiem się, co Cię interesuje i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!